Pani Marta, podniecona w najwyższym stopniu, zwróciła się do Bunga, który rysował w notatniku włochatego poetę, tłumaczącego coś brząkającej na fortepianie blondynie. – Panie Bungo – zaczęła mówić bliskim płaczu głosem – ja nie wiem, co mnie jest. Mnie to wszystko nie wystarcza. Chciałbym mieć jakąś straszną siłę w sobie, żeby móc wszystko przeżyć, wszystko zgnębić, zdusić. O tak! – szepnęła zaciskając swoje chude delikatne ręce. Pana bym chciała zgnębić, żebyście wszyscy tu pełzali na brzuchach przede mną. Chciałabym się bawić do utraty przytomności, a jednocześnie mam wstręt do tego wszystkiego, do tych ludzi i do życia. I wiem, że nic wystarczyć by mi nie mogło. Nic, absolutnie nic nie mogłoby mnie uspokoić. To jest Mal de je ne sais quoi. odrzekł poważnie Bungo, nie przestając rysować. Doktor Wiksemburg radzi na to wypić szybko szklankę zimnej wody. Nie, z panem nie można rozmawiać. Pan się ze mnie ciągle śmieje, rzekła z wyrzutem Margrabina. Pan nie rozumie, jakie to jest wszystko okropne, mówiła dalej prawie ze łzami. Ja się męczę, potwornie się męczę, a idzio tego nie rozumie. Mój biedny idzio, niech pan popatrzy, jak on się źle czuje w tym wszystkim. I wybuchnęła nagle przełamanym, nieszczerym śmiechem. Bungo odłożył album. Proszę pani, rzekł z zupełną powagą. To wszystko nie jest do śmiechu. Nad tym beczeć można, żewnymi łzami. Ja panią doskonale rozumiem. Ale pani powinna bezwzględnie przerwać ten sposób myślenia. Na tych ludzi niech pani patrzy jak na menażerię. To już nie są rzeczywiści ludzie. To są widma czegoś, czego już wcale nie ma. Ja wiem o tym dobrze, do czego się dochodzi, żyjąc w ten sposób. Ja zabrnąłem teraz w takie świństwo, w takie kłamstwa i podłości wobec siebie i innych, że jestem na włosku od zupełnego zniszczenia. Niech pani mi wierzy. Ja znam taką panią, przed którą wszyscy pełzali na brzuchu. Ale czym ona ich do tego doprowadziła? Tym, że jest sama podłą bestią ostatniego rzędu, gorszą od najgorszej ulicznicy. Trzeba na to stracić siebie wyrzec się wszelkich istotnych rzeczy w życiu działać tylko podłością na podłość ludzką na najmarniejsze plugawe rzeczy tym się dochodzi do siły i do możności bawienia się ja to chciałem zwyciężyć inną drogą bo byłem słaby i stałem się podłą świnią w małym stylu to nie jest nawet zbrodnia to jest małe plugawe bagienko ale jeszcze może wyjdę z tego tak przerwała mu pani marta ale pana świństwa nawet muszą być piękne, muszą być czymś artystycznie ciekawym, a w moim życiu nie ma nic. Niech pani sobie wyobrazi, że pani na przykład zdradzi męża, będzie kłamać, będzie żyć z dziesięcioma drabami, co pani to da? Pani Marta zakryła twarz rękami. Jeżeli pani nie popełniłaby momentalnie samobójstwa, to musiałaby pani stworzyć w sobie kogoś, kto by gnębił panią samą, aż póki by nic nie zostało. Być i jednocześnie nie być. Na to trzeba być piekielnie silnym, żeby to przeżyć. Ja nie wiem, jak ja siebie strawię w tej nowej formie. Niech pani pomyśli, że mnie już nie ma. Jestem tym, którego nie ma, tak jak mówi tym pcio, jestem trupem. Rozmawia pani ze zgniwym trupem, mówił demonicznym szeptem, podniecony alkoholem i własnymi słowami Bungo. Trupem podwójnym, którego nie ma. I pani chciałaby być taką? Bungo miał rzeczywiście potworną maskę na twarzy. Brwi poszły mu w górę, zakrwawione oczy zachodziły mgłą, a usta wykrzywione ukazywały błyszczące białe zęby. Pani Marta podniosła się i spojrzała mu prosto w oczy. Musiało jej się naprawdę zdawać, że widzi tego, którego nie ma, bo nagle zakryła twarz rękami i wybuchnęła spazmatycznym płaczem. Idzio rzucił się do niej, odtrącając przerażonego powieściopisala, Bungo zerwał się z kanapy. Powstało zamieszanie. Proszę państwa, krzyczał margrabia. Moja żona jest chora. Niech państwo wybaczą, ale dłużej już nie mogę. I siadł koło pani Marty, która wstrząsała się okropnym łkaniem i gładził ją delikatnie po włosach. Goście wynosili się z domu. Jestem podły kabotyn, mówił Bungo do idącego z nim tymbeusza, ale któż mógł przewidzieć, że ta pani jest tak wrażliwa? Mówiłem zwykłe głupstwa. Tak, odpowiedział Tymbeusz. Ty jesteś szalbierzem. Ty nigdy nic nie wiesz, co się dzieje. Oszukujesz siebie. A potem nic nie jest z Twojej winy. To samo było ze mną. Ty chcesz teraz wszystko stracić i stracisz, Mungo. Stracisz siebie w najgorszy sposób. To widać już teraz, że ty się nie potrafisz stracić w sposób twórczy. To widać w Twoich pracach. Bungo był w zupełnym upadku. Widział przed sobą morze bezmiernego płaskiego świństwa, przez które musiał konsekwentnie brnąć dalej. W tej chwili jedynym ratunkiem było samobójstwo. Wyrzec się wszystkiego nie miał już zupełnie siły, i nie chciało mu się nawet oszukiwać siebie. Ale czy na końcu będzie to wyjście, czy nie będzie, na to pytanie nie umiał dać sobie zadawalającej odpowiedzi. Szedł w stronę miasta i pod wpływem otoczenia zaczęły go opanowywać wspomnienia pierwszych chwil jego stosunku z panią Aknę. Wskutek tych myśli ogarnął go straszny żal za przeszłością i chciał uwierzyć znowu, że nic między nimi nie było, że to było przykre złudzenie, a nie ciążąca na jego życiu i zmieniająca podług siebie każdy czyn i jego nieubłaganie konsekwentna w swojej skamieniałej martwocie rzeczywista przeszłość. Miał teraz wrażenie, że jeszcze wszystko da się naprawić. Teraz wyrównały się ich wzajemne świństwa. Teraz jest tak, jak gdyby nic nie było. Teraz przestanie ugać, przestanie grać rolę wstrętnego samca i może ona nareszcie zrozumie, może nareszcie pojmie, kim jest on i ona sama i jakim mogłoby być ich życie. I myśląc tak nie czuł, bungo że już absolutnie nie ma w sobie żadnej podstawy do zmienienia tego stosunku. Był tak bezdennie wyjałowiony i ogłupiały, że nie czuł już, że ten sposób myślenia jest jego ostatecznym upadkiem, że przemawia przez niego ostatnia słabość, niezdolna nawet utrzymać w nim tej maski, którą starał się w sobie w stosunku do pani Akne wytworzyć. Wrócił koło trzeciej do domu. I do rana zdołał jeszcze narysować dwie potworne kompozycje, ilustrujące w sposób karykaturalny pożycie państwa de Montfort, po czym już w dzień prawie zaczął przeglądać swój pamiętnik. Obudził bunga posłaniec, wręczając mu list od margrabiego. Szanowny panie, pisał Idzio, wybaczy pan, że będę prosił pana o nieprzychodzenie do nas przez czas dłuższy. Moja żona rozchorowała się ciężko. A ja sam jestem tak zdenerwowany, że tracę głowę na myśl o jakiejkolwiek wizycie. Pańskich znajomych poproszę o to samo. Łączę wyrazy poważania. Ildefons de Montfort. Bungo zaczerwienił się, mimo że był sam w pokoju. Czuł wściekły karcenianer z powodu tej całej afery. A list margrabiego zrobił na nim przygnębiająco wstydliwe wrażenie. Psia krew, myślał, ubierając się szybko. Wsypałem się potwornie. Nigdy nikomu nie będę już się narzucał w ten sposób. Stanowczo przebrałem miarę. Było już ciemnawo, kiedy wyszedł z domu. Mokry śnieg padał wielkimi płatami i latarnie otoczone były jakby kępami białawej mgły. Po ulicach sunęły bezszelestu sanie, a ludzie kręcili się w dziwacznych ruchach po obślizgłych trotuarach. W willi Montecalfi zastał Bungo panią Aknę i Dolfia, siedzących przy podwieczorku. Pani Akne była niezwykle ożywiona i wesoła i nie zwracała zupełnie uwagi na groźną minę Dolfia, który z za gazety rzucał na nią od czasu do czasu spojrzenie pełne z trudem hamowanej wściekłości, a Bungowi okazywał wyraźną nienawiść, zaledwie racząc odpowiadać na jego uprzejme zapytania. Po chwili Dolfio, wściekły, że zostawia żonę w towarzystwie z nienawidzonego przez niego bubka, wyszedł, a pani Akne przeszła z Bungiem do salonu. Teraz dopiero zaczęli się sobie przypatrywać uważnie, i przerażony Bungo dostrzegł, że egzamin ten ze strony pani Akne nie wypadł bardzo pomyślnie. Przeraziło go to tym bardziej, że właśnie dziś chciał się z nią rozmówić poważnie i w ogóle zaczął starać się, aby uczynić ten stosunek czymś mogącym, wydobyć go ze stałego upadku, w jakim się znajdował. Będzie awantura, nie ma rady, pomyślał z rozpaczą. Czemu pani jest taka? Co pani jest? Spytał głosem zupełnie pozbawionym wszelkiej samczej zdobywczości, co jeszcze gorzej usposobiło panią Aknę. Niech pan siebie spyta, odpowiedziała Aknę i spojrzała na niego prawie z nienawiścią. Wygląda pan jakby pan nie wiem co robił tej nocy. Ciągle mnie pani o coś podejrzewa, o zupełnie urojone rzeczy. Chyba pani chce, żebym naprawdę zaczął kłamać. Ale ja ostrzegam, że jedną z tych kanali, z którymi pani żyła i które pani dały tę mądrość życiową, którą pani bezsprzecznie posiada, nie będę. Jeżeli pani sama nie zrobiła ze mnie ostatniej świni, to może pani być już spokojna, że nigdy świnią nie będę. To jest gadanie. To jest wszystko kłamstwo, odpowiedziała Akne. Lepiej niech pan powie co pan robił wczoraj. Wczoraj byłem u Montfortów, zaczął z nową siłą Bungo, ze szlachetną otwartością, stawiając kwestię po prostu według zasady Rodriga Borgi. – Tak? przerwała pani Akne? To niech pan sobie idzie do tamtej i dzisiaj. Raz powiedziałam panu, że ja rywalizować z nikim nie myślę. Ja nie staję panu na drodze. Proszę. Nie chcę pana krępować. Może jak to wszystko, co ja panu daję, będzie miał pan od innej, to wtedy zacznie mnie pan naprawdę cenić. Bungo usiadł przy niej na kanapie i wziął ją za rękę. Wyrwała mu ją gwałtownie. Proszę mnie nie dotykać, proszę iść, sygnała swoim najbardziej demonicznym szeptem. Siedziała nieruchomie i skośnymi drapieżnymi oczami, patrzyła gdzieś niezmiernie daleko i była w tej chwili tak niedostępnie, szatańsko piękna, że Bunga przeszedł dreszcznie pohamowanego, gwałtownego pożądania. Słuchaj mnie w tej chwili. I patrzcie na mnie, rzekł zduszonym głosem przez zęby. Pani Akne wolno obróciła głowę ku niemu, nie zmieniając zupełnie wyrazu twarzy. Jak ty śmiesz gadać takie rzeczy. Nie wiesz, że ciebie jedną kocham do obłędu. Dotąd nie wiesz tego, głupia bestio, i śmiesz mnie po tym wszystkim co było posądzać o takie#!/świństwa. To nie jest głupota, to jest podłość. Pienił się dalej Bungo, ściskając ją za rękę, której już teraz nie wyrywała mu wcale. Ja cię z każdym dniem kocham coraz więcej. Wariuję zupełnie z tej miłości, a ty śmiesz psio krew mówić mi takie rzeczy. To nie jest godne ani mnie, ani ciebie. Ja ci wierzę mimo wszystko co było. A ty śmiesz mnie nie wierzyć, kiedy wiesz, że jednego słowa kłamstwa nie powiedziałem do ciebie. Ja teraz dopiero wiem, jak cię wściekle, bez pamięci kocham mówił dalej zupełnie szczerze, ogarnięty coraz straszniejszymi rządzami bungo i za jakie psie pieniądze chciałem dawniej kupić twoją miłość. Teraz to wiem dobrze, tak! przerwała mu akne z jadowitą ironią. I teraz wiesz dobrze, ile cię te psie pieniądze kosztowały, co? Ty śmiesz, ty śmiesz mi to przypominać? I uniósłszy się na kanapie, złapał ją z całej siły za ramiona, trzęsąc ją w swoich potężnych dłoniach. Akne przymknęła oczy i z rozkoszą poddawała się uściskom rozwścieczonego bunga. Zdawała się na nowo zupełnie wierzyć w jego miłość. Bungo wpakował ją pod siebie i nie zważając na niebezpieczną sytuację, Począł gwałtownie dążyć do tego, żeby złość swoją zmienić na bardziej wartościową dla nich obojga energię. Ale akne broniła się rozpaczliwie. Nie tu, poczekaj, przyjdę dziś do ciebie. Nie męcz mnie, kocham cię, wierzę ci. Bungo puścił ją. Przeproś, rzekł, dysząc jeszcze z niedawnej wściekłości. Oczy miał krwawe, rozdęte nozdrza i zwichrzone włosy opadły mu na czoło. Był zupełnie piękny w tej chwili. Pani Akne spojrzała na niego pokornym wzrokiem niewinnej dziewczynki i wziąwszy w obie ręce jego rękę, przycisnęła ją do ust mocno i gorąco. Bungo usiadł i zaczął mówić zdyszanym głosem: Raz na zawsze wiedz o tym, że jeżeli chodzę do kogokolwiek bądź, to jedynie dlatego, że mi to jest potrzebne do moich Kompozycji. Ja zupełnie ci nie robię scen zazdrości o nikogo, ani o Pogrobowskiego, który zachowuje się wobec ciebie jak ostatnie prosie, ani o tego fryzjera z głupią mordą, który robi oko do ciebie, ani o nikogo. Nagle przerwał, widząc, że pani Akne zaczerwieniła się silnie. Popatrzył jej ostro w oczy, co powiększyło jeszcze więcej jej zmieszanie. Dlaczego zaczerwieniłaś się? Spytał groźnie. Nie wiem, zupełnie mimo woli, nie wiem dlaczego powiedziała z tak dziecinną minką, że Bungo uśmiechnął się, wychodząc zupełnie z roli zazdrosnego i potężnego kochanka. Tego by brakowało, żebyś się czerwieniła świadomie. mruknął i mówił dalej: "Zrozum, że mnie ci ludzie nic nie obchodzą. Jeżeli tego koniecznie chcesz, jeżeli ci to nie daje spokoju, to mogę tam nie chodzić tak często. Nic mnie to ostatecznie nie kosztuje." Dobrze? – rzekła pani Akne. Jeżeli tak, to zerwij z tymi montfortami. W tej chwili daj mi słowo, że więcej tam nie pójdziesz. Dobrze, daję ci słowo honoru, że więcej tam nie pójdę. Wyrzekł Bungo tak uroczystym tonem, że pani Akne uwierzyła mu od razu. Nie potrzebował się nawet wysilać na kłamstwo po liście margrabiego. Cudownie się złożyło, że ten zerwał ze mną. Inaczej mogłaby się dowiedzieć, że tam bywam, i byłaby dopiero awantura. Teraz ubierz się i pojedziemy do mnie. Już nie mogę tu wytrzymać. Nie doprowadzaj mnie do tego, żebym tutaj jakiś skandal urządził. Ale pani akne oświadczyła, że jest głodna i musi zjeść kolację. Do stołu siadła jeszcze jakaś starsza dama. Nagle Bungo spojrzał na akne i spostrzegł, że oczy jej mają niesamowity wyraz. Chcąc wypróbować, czy jego podejrzenia są słuszne, powiedział znienacka: a jednak czemu się pani zaczerwieniła rozmawiając ze mną przed chwilą? Pani akne ani drgnęła? Mówiłam panu, że mimo woli. Jeszcze miałabym czego czerwienić się mówiąc z panem. Nagły błysk przewrotnego zadowolenia mignął w jej oczach, jakby chciała powiedzieć: No, teraz ja cię urządzę. Wyjęła z woreczka jakąś kartę i zaczęła się jej przyglądać. Staś Zdyb pisze, że przyjeżdża w tych dniach. I ma być tutaj rzekła doskonale obojętnym głosem i rzuciła kartę Bungowi przez stół. Bungo zaczerwienił się straszliwie, a potem zbladł z wściekłej pasji, jaka wstrząsnęła do głębi całą jego istotą. Nie odpowiedział nic i nie wziął do ręki podanej mu kartki. Pani Akne patrzyła na niego z niezmiernym zadowoleniem. Bungo nie spojrzał na nią ani razu. Po kolacji zaproponowała mu, aby przejść do salonu. Kiedy przechodzili przez przedpokój, Bungo ścisnął ją z całej siły za rękę, aż jęknęła z bólu. Chodź w tej chwili ze mną, wydusił z siebie strasznym głosem. Gdzie? Po co? Puść mnie boli, szeptała Akne. Nie żartuj, bo cię tu tak zbije, że raz na zawsze będziesz pamiętać, mówił Bungo, dusząc się z wściekłości i wykręcając jej rękę. Bez oporu pozwoliła nałożyć na siebie futro i po chwili jechali już w stronę mieszkania Bunga. Na tle szyby widział jej profil zimny, obojętny i sennie przymrużone skanaliowatym wyrazem oko i wzbierała w nim potworna, nie dająca się opanować wściekłość, Wtaszczył ją jak martwą, jak jakiś tłomok na górę, i zamknąwszy drzwi na klucz, zdarł z niej futro i kapelusz i powaliwszy na kanapę, zaczął bić ją bez miłosierdzia, tym razem już zupełnie na serio. Pani Akne broniła się z początku, bełkocąc coś niewyraźnego, po czym omdlała zupełnie. Bungo bił pięścią po plecach, ramionach i niżej z nieznaną mu dotychczas rozkoszą. Kiedy się zmęczył, dysząc jeszcze z wściekłości, zaczął ją rozbierać. Pomogła mu w tym drżącymi rękami, nie mówiąc nic, tylko całując go od czasu do czasu nieśmiało w rękę, po czym stracili oboje przytomność w potwornej, nie do zniesienia rozkoszy. Masz, masz, bierz, twoje, wszystko twoje. Szeptała pani Akne, podrzucając się w straszliwych dreszczach nasycanego pożądania: Tego ci trzeba, tego musisz mnie kochać, spróbuj kochać inną. Ty, ty mój jesteś, mój. I objąwszy go za szyję, wgryzała mu się w usta w straszliwych pocałunkach. Po pewnym czasie Bungo ocknął się i nie wiedział, co się stało. Zapalił światło. Pani Akne leżała z przymkniętymi oczami zupełnie przegiętą zwisającą z brzegu łóżka głową zastygła w potwornym kurczu rozkoszy a rozsypane jasne jak len włosy jej spadały aż na podłogę Bungo patrzył na nią z zupełnym zachwytem